Szanowni Państwo, druk nr 365 referuje Łukasz Kilka. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych, przyjście na wyszło w sprawie inwalidy 50 osób niepełnosprawnych na 2013 rok. I do listy zadań tutaj wymieniony przed chwilą. Dopisuje się następujące zadania. Zadanie nr 7. Remont poręczy i balustrady w przejściu podziemnym pod Aleją Kasińskiego, strona Warzysta oraz punkt nr 8. Przebudowa podjazdu dla wózków w celu jego dostosowania do rzeczywistych wymagań osobom sprawy poręczy na wózkach w przejściu podziemnym pod Aleją Kasińskiego, strona Warzysta. Paragraf drugi, uchwała też przeciwdziałania. Już mówię, skąd wynikają takie punkty. Punkt 7 wynika stąd, że na ten rok jeszcze 2012 zostały nam jakieś resztki pieniędzy, które mogą być w ostatnich dniach jeszcze zagospodarowane, ale wiadomo, że tych środków całkowicie wystarczy do realizacji dyrektora nr 7. To chodzi, bo jedną barierkę wybudowaliśmy, druga barierka podobno rozpada się po prostu, jest drewniana i wymaga renowacji, co nie powinno być drogie. Natomiast punkt 8 raczej nie będzie realizowany w roku 2013, mimo że jest na liście. Chodzi po prostu o to, żeby ZIKIP zorientował się w wstępnej wycenie, a my może byśmy podjęli rozmowy z dzielnicą nr 1, która być może na rok 2014 nie przewidziała taką inicjatywę i wtedy byłby sens dostosowania tego zjazdu do nowych standardów. Czy ktoś z Państwa ma uwagi, pytania do proponowanej treści uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem dla grupa starszej. Druk numer 366, referuje Łukasz Kilipiak. Projekt uchwały w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadań numer 5, czyli zakup leków dla niepełnosprawnych najuboższych mieszkańców dzielnicy 7. Kraj, z którym miał być most nr 7, kwocie 9 tysięcy złotych oraz zadanie nr 6, dofinansowanie działalności integracyjnej usług seniora z Klubu Kultury Helm. Organizacja wycieczek turystycznych, organizacja spotkań integracyjnych, pokazy świąt państwowych, kościelnych oraz rocznic wydarzeń historycznych. Kraj, z którym miał być Centrum Kultury Dworek Biało-Kromnicki, kwocie 5 tysięcy złotych, ustalonych uchwałą z dnia 25 września. Następnie paragraf drugi. Pozyskane środki w kwocie 14 tysięcy po rezygnacji z zadań przenosi na zadanie nr 9, czyli obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych w przejściach dla pieszych oraz stosowanie innych barier w 50 dla osób niepełnosprawnych według wskazań dzielnicy. Kwota po zmianie będzie wynosiła 40 tysięcy 350 zł na te zadanie. Tak, proszę wyjaśnienie. Uchwała ta jest spowodowana tym, że wnioski na te zadania zostały odrzucone przez Wydział Merytoryczny, w tym przypadku Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. W przypadku akurat integracyjnego klubu seniora z Klubu Kultury Helm, z tego co wiem, jest on cały czas na liście naszych zadań priorytetowych, więc jakby tam jest czas, że to finansowanie będzie. Natomiast w przypadku leków, no po prostu jest, nie ma pewności Wydział jego prawnicy przy gminie wolno przekazać pieniądze na dofinansowanie zakupu leków, ale nie zamierzałem tego również sprawdzać, po prostu jak procedura według nich jest za późno, żeby wstrzymać. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk nr 367, referuje Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie zmiany listu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu środków przeznaczonych do budowy dzielnicy 7 na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Do listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu na 2013 rok ustalony uchwałą 25 września dopisuje się następujące zadania. I tutaj na pozycji nr 1 montaż progu wyspowych. Progu wyspowego, oczywiście progu wyspowych powinno być na ulicy Olszanickiej w rejonie skrzyżowania z ulicami Korzeniaka, Majówka oraz Leśniana. Punkt drugi. Montaż bariery ochronnej pomiędzy chodnikiem a rowem melioracyjnym wzdłuż ulicy Majówny.
oraz punkt 10, montaż lustra ułatwiającego włączanie się do ruchu na ulicy Prowiantyni na posesji nr 131. Paragraf drugi. Dotychczasowe zadania na liście zostają przesunięte na kolejne możliwe pozycje. Chodzi o te zadania numer 1 i 2. Po prostu dopisujemy zadania nowe na plus 1 i 2, natomiast dawne 1 uzyskuje teraz punkt numer 3, dwójka, czwórka i tak dalej, i tak dalej. A raz 10 to jest nowe, opisywane jest na swoim miejscu, tutaj nic się nie będzie zmieniało. Co do tych zadań, no w kwestii progów na ulicy Olszanieckiej. Tam doszło w ostatnim czasie do wypadku śmiertelnego i nie pierwszego wypadku w ogóle. Uznaliśmy jako komisja, że to cenna inicjatywa, by rozpocząć starania o zastosowanie jakiegoś rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo. Bariera ochronna między chodnikiem a rowem rekreacyjnym z ulicy Majówny jest zadanie z obecnego roku, które w tym roku się nie uda zrealizować, dlatego musimy skończyć na rok przyszły. No i montaż lustra, wystąpili o to mieszkańcy. Zgodnie przyjęliśmy do niego, żeby wpisać przynajmniej na lustek. Czyli ktoś z Państwa ma pytanie? Julia? Ja mam pytanie o Paszu. Czy ten ruch usłowy, dobrze, aha, nie, ruch usłowy, to przepraszam. Nie, już nie mam pytania. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Ja bardzo chciałem wypłysować na Jana opinię, bo tam mieszka w Polsce. Odnośnie progu? A czy ma nie? Progi umówiły w zasadzie do... Wcześniej zgłaszamy, w zasadzie byli to od paru lat, to wszystko. Zdarza się w wypadków, bo to jest przystanek autobusowy, w sumie to jest szkodanie raz, dwa, trzy, cztery ulicy w jednym miejscu praktycznie. Dużo współczeń, nie wszystkie są zgłaszane na policji. Bardzo dużo długo, ciężko mi w ogóle zgłosić w tej chwili, czy z Majówny, ze Śmiana. To bardzo fajnie się tam jeździ, bo ta droga jest dość równa, to jest też siodełko, jak ona z jednej strony się bardzo ładnie pędzi, z drugiej też. Także konieczne są te drogi. W projekcie jest, gdzieś na liście taki drogi jest w ogóle przebudowany tego skrzyżowania, które było prowadzone w poprzedniej jeszcze kadencji przez Radny Kowacka, Barzele, to ona gdzieś tam, tak jest to przebudowane, nie mamy pojęcia, kiedy to będzie zrobione, w jaki sposób. W razie, że można tylko tak zabezpieczyć chociaż troszeczkę, bo to jest niezbędne właśnie to. Trzeba zostać zmodyfikowali, żeby pisma również zbierane, czy przez mieszkańców jeszcze poprzedniej kadencji. Także widzę, jak czy jest konieczność. Jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, tam uchwała została przyjęta. Druk numer 360 kończy. Referuje pan Krzysztof Walczak. Dyscypliny zdarzenia pod nazwą modernizacja sali gimnastycznej dla dzieci młodzieży w kolejowym klubie wodnym 1929 realizator zawodu infrastruktury sportowej, a pozyskane w ten sposób środki w wysokości 5000 zł przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą przygotowanie projektu boiska w szkole podstawowej nr 48, realizator ZIS 3,5 tysiąca zł, zwiększenie na 0,5 tysiąca. Po pierwsze wycofujemy zadanie na kakao, bo okazało się już ostatecznie, że nie możemy tam finansować żadnych inwestycji ani remontu, bo ze względu na to, że tam jest umowa użytkowania i po prostu nie osoby użytkujące jest obowiązek utrzymania substancji. No, wcześniej dzielnica finansowała remonty, na przykład w 2011 roku finansowaliśmy tam remont szafelny, ale po prostu ZIS przeoczył kwestię tego. Tam tutaj umowy, dlatego tak samo ten obiekt był ujęty w objęcie corocznych obiektów. No, po prostu to było efekt oczenia ZIS-u, okazało się, że po jakimś czasie ZIS sobie znał z tego sprawę, no i zagonił nam tam przez jakiekolwiek środki. No, ma na to uzasadnienie prawne. Co do tego boiska przy szkole nr 48, tam boisko jest w bardzo złym stanie, asfalt jest popękany. Poza tym te boiska asfaltowe wiąże się nie dać sobie sporo dyskomfortem, jednak nowoczesna nawierzchnia to jest zupełnie inny standard dla użytkowania tego boiska, więc generalnie planujemy w tym roku przygotować projekt, w 2014 roku doprowadzić do realizacji. Realizacja to będzie około 150 tysięcy złotych. Tylko ta kwota pewnie z tego, co wiem, to wtedy zrobimy poprawkę kwotę, bo w momencie, kiedy komisja przygotowała projekt, jeszcze nie mieliśmy informacji, ile ten koszt projektu może wynosić.
Szanowni Państwo, ja od razu zanim będzie dyskusja, składam poprawkę do tego projektu uchwały. I oczywiście Krzysiu mówi o tej poprawce, tylko chodziło o to, że mail wpłynął dosłownie wczoraj, więc z listu. I teraz będzie brzmiał tak, tak uchwała. Rezygnuje się z zadania pod nazwą modernizacja stacji gimnastycznej i tak dalej, a pozyskane w ten sposób środki w wysokości 5000 zł przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą rewitalizacja nawierzchni boiska przy szkole podstawowej nr 48, wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia. Czyli całe 5000 idzie na dokumentację wraz z pozwoleniem, że tak powiem. Mamy tak bardzo ogólny kosztorys z ZIS-u, czyli był tam inspektor, obejrzał wojsko, jest dużo większe niż tutaj przy 31 czy 32. Oni szacują, że ono ma gdzieś wymiary 30 razy 20 i szacują koszt wykonania tego całego remontu, przebudowy z wymianą wszystkich urządzeń na około 150 tysięcy złotych brutto. I wygląda sytuacja w ten sposób, że oczywiście my możemy jeszcze zmniejszyć te rozmiary tego boiska, możemy coś poprawić, ale dajmy sobie czas na to, poprosimy ZIS, żeby przed tworzeniem projektu spotkanie z projektantem, z ZIS-em i uzgodnienie, jak to ma wyglądać. I również wcześniej będę starał się z panem dyrektorem uzgodnić, ile w związku z tym ZIS dołoży do tych 150, będzie my. I spróbujemy, tak jak z wojskiem przy 31, dokonać takiego wspólnego finansowania. Stąd nie ma dzisiaj uchwały do WPF-u o wprowadzaniu, wykonaniu jeszcze. Musimy ją podjąć za miesiąc. Andrzej Hatan. Ponieważ nie ma uchwały do WPF-u, o to właśnie miałem zapytać. Najprawdopodobniej ta uchwała w ogóle nie zostanie przyjęta do realizacji. Bo jeżeli mówimy o wykonaniu projektu, a nie zapewniamy środków na dalszą realizację, to najprawdopodobniej ta uchwała w ogóle nie zostanie przyjęta do realizacji. Już odpowiem na to. Poczekają spokojnie na drugą uchwałę. To jest raz, to jest raz, a dwa, obawiam się, że 150 tysięcy to jest kwota bardzo optymistyczna. Myślę, że skończy się w okolicach 300. Powiem, no to my możemy oczywiście tłumaczyć, ile będzie kosztowało boisko, natomiast musimy też bazować na tym, co ZIS. Panie Przewodniczący, opieram się dokładnie na tym, co mówi ZIS i na przykładzie boiska w Olszanicy, które osobiście wprowadzają do budżetu miasta. Początkowo była mowa o 500-600 tysiąca, w ostateczności skończyło się na 1 100 000. Dobrze, przepraszam, Kuba chciał zabrać głos, czy nie? Technicznie to umowy substancji. Tak, staramy się robić nowoczesne, czyli z tej folii urefajowej na mieszkań i tak dalej. Krzysiu Kwarciak, proszę. Pierwsza odpowiedź. Generalnie jest taka pragmatyka na działanie, nie była to pragmatyka, ale jest to kwestionowane, że najpierw przeznaczamy pieniądze na projekt i tak robiliśmy to w bardzo wielu inwestycji, pewnie tylko z dziedziny sportu, ale edukacji czy infrastruktury, a dopiero potem, jak dostajemy odpowiedź na tą uchwałę, przygotowujemy uchwałę w sprawie WPF-u, tym bardziej, to 150 tysięcy złotych, to w tym momencie jest kwota bardzo szacunkowa, więc warto przygotować na ten projekt prowadzący do WPF-u, to będziemy znaleźć ostateczną kwotę, bliską ostatecznej kwoty, a co do kosztów budowy, wydaje mi się, że to wojsko powinno się zmniejszyć, bo w tym momencie to wojsko jest chyba dużo za duże jak na potrzeby szkoły, a nawet za duże wojsko ma zobaczyć pewną uwagę, jeżeli chodzi o użytkowanie, bo rozgrywanie meczów przez małe dzieci też za duże wojsko jest problemem. Ale to nie tylko małe dzieci. Znaczy, szanowni Państwo, ja mam dosyć taką prośbę, może nie debatujmy nad tym, co będzie w projekcie, bo szkoda czasu dzisiaj. Andrzej ma rację na pewno, że jest ryzyko, natomiast jest obietnica ze strony ZIS-u nie odrzucenia wniosku, dopóki nie pojawi się uchwała do projektu. No spokojnie, no, mamy miesiąc czasu na to. Tak. Ale jeżeli ta uchwała trafi do Kancelarii Rady Miasta i dzielnica trafi, bo jeżeli ją podejmiemy, to trafi, ta uchwała trafi również do skarbnika i dostanie natychmiast konta sygnatę, że po prostu nie ma zabezpieczonych środków na całej realizacji zadania. I ZIS będzie sobie mógł mówić, co będzie chciał, dlatego ja apeluję o to, żeby podejmować uchwały jednocześnie, to znaczy zarówno na projekt, jak i na realizację, oczywiście jeżeli mamy zabezpieczone środki. A kwotę biorę z bardzo prostego, analogicznego przykładu dotyczącego boiska w Olszanicy, gdzie też dyrektor Kowal początkowo zapewniał mnie solennie, wręcz ręczył słowem honoru, że to nie przekroczy 600-700 tysięcy, ostateczna wycena opiewa na 1 100 000.
Ale ja bym jeszcze jedno. Zawsze, Andrzeju, podkreślałeś, że kto jak kto, ale dyrektor Kowal jest skuteczny. To jest jego propozycja, jego pomysł. Dajmy mu szansę. Jeżeli będzie kontrasygnata, podejmiemy ponownie uchwałę za miesiąc. Nic się nie przeszkadza, naprawdę. Ja bym się nie obawiał teraz skarbnika zawczasu. Pan dyrektor Kowal zaproponował i dyrektor do spraw, i jego zastępca do spraw inwestycji taką formułę. ZIS mogę musi najpierw przyjąć wniosek, a wniosek oni przetrzymają do momentu, aż pojawi się druga uchwała i dopiero pójdzie do skarbnika. Skarbnik nie zobaczy tej uchwały, dopóki wniosek nie wróci. Proste. A nam zależy, żeby te pieniądze też nie wisiały na priorytetach w nieskończoność, bo tak naprawdę został odrzucony wniosek właśnie na to KKW już ponad dwa miesiące temu. A nie możemy powiedzieć rezerwy, bo byśmy wyrzucili maksymalny pułap rezerwy, więc... Mówiąc krótko, ukrywamy to nadal jako rezerwy. Taki niepowalny. Zobaczymy. Dobrze, czy ktoś jeszcze jakieś pytania do samego projektu uchwały? Czyli najpierw głosujemy poprawkę, czyli całe 5 tysięcy idzie na dokumentację i pozwolenie, czyli znika jakby to zwiększenie rezerwy. Kto z Państwa jest za poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka przeszła. I teraz głosujemy uchwałę razem z poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Chcę za to uchwała została. Druk numer 369.